Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o Forexie. Nie będzie o krypto, będzie o Forexie. Dokładnie o parze funt do dolara australijskiego, czyli GBP out. Tutaj 7 września, czyli tydzień temu we wtorek, opisałem właśnie, że wchodzę w piramidę longów na funcie do dolara australijskiego. Tutaj mamy dokładnie screen właśnie, który umieściłem. Było tu wejście w pierwszą pozycję long. Kolejne oczekujące jako zlecenia buy stop. Dzisiaj już jesteśmy na poziomie 6 otwartych zleceń, czyli zauważcie tutaj, mamy już, robiłem aktualizację dokładnie kiedy było otwartych tych zleceń 4, wszystkie zlecenia long. I później zrobiłem też aktualizację, kiedy dzisiaj już jest otwartych tych zleceń 6. Czyli 3, 4, 5, 6 zleceń. Tu mamy 7 zlecenie, które jest nadal oczekujące. Z tego względu, że jest to bardzo trendowy instrument na ten moment, czyli tutaj wzrost, bardzo, bardzo taki trendowy spadek i tutaj mocne odbicie. Takie punkty, które świadczą o zmianie trendu, bardzo łatwo wskazać, czyli przebicie największej korekty z góry. I tu już jest zmiana trendu. Poprzedni kończy się, następny zaczyna. I dopóki nie złamiemy tutaj tego trendu, no to nie ma co mówić o zmianie kierunku. Także tutaj nadal trwa trend wzrostowy. Będzie dopiero przełamany, jeśli złamiemy mniej więcej ten zakres, czyli cena wróci poniżej 1,88. Zaczynam też piramidować na euro do dolara australijskiego, czyli euro out. Tutaj jest już pierwsza pozycja, druga będzie otwarta, kiedy cena tutaj dojdzie, czyli możliwe, że w ciągu godziny, dwóch. Trzecia oczekująca, czwarta, piąta, szósta, siódma pozycja. Akurat tutaj na euro do dolara australijskiego target mam bardzo wysoko, ponieważ dla tej pozycji według mnie ten target powinien być na poziomie 1,7600. Także mamy tutaj jeszcze takie 15 figur wzrostu do poziomu targetu. Jest to rozegranie bardzo długoterminowe, także jest to swing trading i będą aktualizacje dotyczące właśnie tego rozegrania. W tym nagraniu chciałbym też poinformować, że jako grupa traderów zaczynamy bezpłatny, otwarty cykl spotkań pod nazwą Waluty Świata. Jest to nowy projekt, gdzie zostaną umówione wszystkie najważniejsze waluty dostępne w handlu na Forexie. Będzie też o czynnikach, które wpływają na zmiany kursów tych właśnie poszczególnych walut. Na spotkaniach będą poruszone fundamenty, także będzie to taka analiza fundamentalna tych poszczególnych walut. Spotkanie jest otwarte, a dla tych, którzy zarejestrują się, będzie wysłane nagranie z tego spotkania. Link do rejestracji znajdzie się w opisie do tego nagrania. Przejdźmy jeszcze do AutoSD. Tutaj jest bardzo ciekawie, ponieważ widać, że tutaj mamy spadki. Największa korekta od samego szczytu ma około 360 pipsów, a tutaj ta korekta ma 370. Także krawędź jest tutaj, target jest tutaj i nie muszę dopowiadać, o co tutaj dokładnie chodzi. Także pozdrawiam wszystkich i jak zawsze nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski, bo inaczej zbankrutujecie.